najważniejsze zadania inwestycyjne roku 2021 w gminie Międzyrzec Podlaski. Dodajmy też, panie wójcie, że gmina jest szczęśliwym samorządem, ponieważ uzyskała dotacje z funduszy rządowych. Tak, cały budżet roku 2021 jest bardzo wyzywający i jest budżetem historycznym. 73 miliony złotych to największy budżet w historii gminy, z tego 21 miliony, ponad 21, a będzie, myślę, w trakcie roku blisko 22 miliony środków przeznaczonych na inwestycje. Ogromna kwota, dlatego też wiele zadań przygotowaliśmy już z końcem roku 2020. To nie tylko te, które kontynuujemy, jak wspomniana chociażby budowa kanalizacji w Wysokim, ale również ogłosiliśmy z końcem roku przetargi na kolejne zadania inwestycyjne, tak aby je móc rozpocząć realizować w 2021 roku. Warto tutaj powiedzieć, że wszystkie zadania, które realizujemy, wynikają z pewnego harmonogramu przyjętego, tak abyśmy mogli z jednej strony spiąć budżet gminy, a z drugiej strony rozłożyć je w maksymalnie dogodnym czasie. Co nas czeka w 2021 roku? Po pierwsze, kontynuacja trzech dużych projektów. Wspomnianych przeze mnie kanalizacja w Wysokim. W tym roku zakończymy całkowicie ten projekt. Po drugie, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Również w tym roku zakończymy ten projekt. No i z dużych projektów to jest oczywiście stacja uzdatniania wody i monitoring sieci wodociągowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Również te projekty zakończymy w tym roku. Są to projekty dofinansowane ze środków europejskich dzięki pozyskanym kontraktom podpisanym w latach poprzednich. Ale ten rok to również kontynuacja działań ukierunkowanych na naszych mieszkańców. Po pierwsze, kontynuować będziemy wymianę pieców na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w dwóch projektach. Pierwszy to 50 kotłów gazowych, przetarg został już ogłoszony. Drugi projekt to 52 piece na pelet na terenie gminy Międzyrzec Podlaski i 505 instalacji solarnych na dachach naszych mieszkańców. Te projekty są finansowane z środków europejskich, z regionalnego programu dla województwa lubelskiego i one zostaną zrealizowane w 2021 roku. Oprócz tego, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, dzięki dobrze napisanym wnioskom, dzięki otoczeniu sprzyjającemu przyjaciół gminy Międzyrzec Podlaski, dzięki również dobrej współpracy z radnymi gminy, wszystkie te czynniki złożyły się, że z funduszu inwestycyjnego, tego rządowego funduszu inwestycyjnego, otrzymaliśmy niebagatelną kwotę 4 600 000 na poprawę infrastruktury drogowej. Środki te będą realizowane w dwóch latach, w 2021 i 2022 roku. W tym roku zaprojektowaliśmy i zaplanowaliśmy budowę chodnika w Halasach, budowę chodnika w Żabcach. W tym roku również zrealizujemy budowę dróg w kolonii Rogoźnica, dwie drogi, i w tym roku również pochylimy się nad drogą w Misiach przebiegającą przez centrum miejscowości. Następne inwestycje będziemy realizować w 2022 roku.
Obok tego również zrealizujemy ponad 800-tysięczny budżet Funduszu Sołeckiego, czyli ten przeznaczony dla mieszkańców bezpośrednio każdej miejscowości, gdzie to mieszkańcy wybierają sposób realizacji i wybierają również te najpotrzebniejsze potrzeby, jakie występują w każdej miejscowości, bo któż jak oni sami najlepiej wiedzą, co jest potrzebne na realizację tych przedsięwzięć. No i oczywiście w 2021 roku będziemy kontynuować zadania związane z budynkami użyteczności publicznej. W konsekwencji zrealizujemy przedsięwzięcia termomodernizacyjne, a właściwie wymiany źródła ciepła w szkole podstawowej w Misiach. Również szkoła podstawowa w Kożuszkach doczeka się termomodernizacji. Oraz przystąpimy do projektu rewitalizacji na terenie miejscowości Strzakły. Ponad 6-milionowy projekt przebudowy budynku byłej szkole podstawowej w Strzakłach wraz z zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej. Myślę, że te projekty wpisują się w charakter naszej gminy, gminy społecznej, gminy nastawionej na spełnianie oczekiwań mieszkańców. No i oczywiście warto tutaj również powiedzieć, że planujemy również w tym roku wspólnie z powiatem bialskim zrealizować odcinek drogi przez miejscowość Kożuszki-Łuby, a w następnych latach Kożuszki-Krzewica aż do Dwójki, tak aby zamknąć kolejne odcinki dróg powiatowych, które wymagają na naszym terenie przebudowy, wymagają na naszym terenie napraw. Przy okazji oczywiście budujemy od razu infrastrukturę towarzyszącą, czyli zjazdy, czyli w terenach zabudowanych również chodniki przy drodze. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Wszystko to ma sprawić, iż po terenie gminy Międzyrzec Podlaski będzie się podróżowało dobrze i wygodnie. Powoli zaczyna następować ten efekt budowy autostrady, która prawdopodobnie ruszy w tym roku. No tak, mamy koncepcję, tak, związaną zarówno autostradę, jak i dziewiętnastki. Widzimy to również poprzez zainteresowanie różnych podmiotów z terenami na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Z budową tych odcinków wiążemy duże nadzieje związane z poprawą infrastruktury, ale również poprawą dostępności dla naszych przedsiębiorców, gdyż zawsze tam, gdzie pojawiają się węzły komunikacyjne, tereny te zyskują na wartościach, gdyż nic tak nie skraca drogi jak autostrada czy S19 planowana w rozbudowie. Cieszymy się, że sprawnie realizowane są te przedsięwzięcia, bo od zapowiedzi mamy kolejne odcinki, ogłaszane przetargi, wyłaniani wykonawcy. To oznacza, że powoli będziemy zbliżać się do tego szczęśliwego finału budowania zarówno autostrady, jak również S19. Oczywiście powoduje to pewne też problemy związane z komunikacją, bo gmina zostanie przecięta praktycznie na pół, ale zgłaszaliśmy nasze uwagi na etapie koncepcji, wyboru koncepcji, wskazując rozwiązania, które będą sprzyjały naszym mieszkańcom. Większość z nich znalazło swój finał w przyjętej koncepcji.